naszym codziennym życiu otacza nas wiele dźwięków. Niektóre z nich, jak ruch uliczny czy praca maszyn, mogą przekształcić się w hałas, który wpływa na nasze samopoczucie i zdrowie. Jak jeżdżą samochody i chodzą ludzie i lata samolot i wtedy mi to się kojarzy, że jest głośno. Na przykład na dyskotekach, na weselach, na różnych imprezach. Jak w mieście dużo samochodów jeździ. Hałas, który mnie denerwuje, to przede wszystkim jak ktoś stoi obok mnie i krzyczy do mnie, zamiast mi coś mówić tak po cichu, albo jak szybko jeżdżą auta po drodze. Mnie najbardziej denerwuje, jak ktoś słucha bardzo głośno muzyki. Jeszcze samolot, no bo jak startują samoloty, to jest bardzo głośno, a ja w ogóle nie lubię bardzo głośnych dźwięków. Denerwuje mnie, dekoncentruje. Nie mogę się skupić na rzeczy, które wykonuję. No, podskakujemy, bo jesteśmy bardzo przestraszeni. Co mnie to też bardzo rozprasza. Nie mogę się wtedy skupić. Nie jest zdrowe moim zdaniem, bo może nam słuch uszkodzić lub coś w organizmie. Słuchawki właśnie służą do tego, żebyś... Że jak ja na przykład słucham na słuchawkach, no to ja słyszę tylko. Żeby w mieście było ciszej. Teraz jest dużo elektrycznych aut, to też jest jakaś korzyść dla ucha, bo auta są ciszsze. Żeby zachowywali się bardziej ciszej w miejscach, w których ludzie chcą odpocząć. W odpowiedzi na te wyzwania wprowadzone są nowe przepisy, mające na celu zmniejszenie hałasu w naszym otoczeniu i ochronę naszego zdrowia. Strategicznym krokiem w tych zmianach jest obowiązek stosowania zaktualizowanych metod oceny hałasu poprzez zarządzających drogami, liniami kolejowymi i lotniskami, a także prezydentów miast powyżej 100 tysięcy mieszkańców. Organy ochrony środowiska będą korzystać z narzędzi umożliwiających jednolitą ocenę szkodliwych skutków hałasu, co przyczyni się do lepszej ochrony zdrowia publicznego. Marszałek województwa otrzyma uprawnienia do nakładania obowiązku sporządzenia przeglądu ekologicznego, który pomoże w ograniczeniu negatywnego wpływu hałasu na środowisko. Przegląd ten dostarczy informacji o oddziaływaniu konkretnych obiektów na środowisko i zaproponuje działania naprawcze. Te regulacje mają na celu zapewnienie właściwego klimatu akustycznego w środowisku, co bezpośrednio przyczyni się do poprawy zdrowia ludzi. Lepsza ocena i regulacja hałasu w naszym otoczeniu pomoże stworzyć spokojniejsze i zdrowsze miejsce do życia.